Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najważniejszych procesów, który ukształtował nas jako gatunek ewolucji człowieka. Jak to się stało, że wyewoluowaliśmy z małp? Jakie czynniki miały na to wpływ i jak rozwijały się nasze unikalne cechy? Przyjrzymy się również, jak styl życia naszych przodków wpływał na ten proces. To fascynująca podróż, która rozpoczęła się miliony lat temu i której efektem jesteśmy my, współcześni ludzie. Zacznijmy. Pierwszym krokiem, aby zrozumieć naszą ewolucję, jest cofnięcie się około 6 do 8 milionów lat wstecz. To wtedy żył nasz wspólny przodek z małpami człekokształtnymi, zarówno z szympansami, jak i gorylami. Nie oznacza to, że człowiek pochodzi bezpośrednio od współczesnych małp, ale że dzielimy wspólnego przodka z innymi naczelnymi. Ewolucja nie jest linią prostą, to bardziej rozgałęziony proces, który prowadził do powstania różnych gatunków, z których tylko jeden przetrwał, Homo sapiens. W ciągu milionów lat różne czynniki środowiskowe, adaptacyjne i biologiczne zaczęły nas odróżniać od naszych przodków. Jednym z pierwszych, kluczowych elementów naszej ewolucji była dwunożność. Około 4 do 6 milionów lat temu nasi przodkowie zaczęli poruszać się na dwóch nogach. To był przełom, który zmienił nie tylko sposób poruszania się, ale też całą fizjologię. Dwunożność uwolniła nasze ręce, które mogły teraz pełnić inne funkcje, nosić przedmioty, manipulować narzędziami, zbierać jedzenie. Z czasem ręce stały się coraz bardziej precyzyjne, a kciuk przeciwny do pozostałych palców umożliwił nam wytwarzanie coraz bardziej złożonych narzędzi. Dlaczego nasi przodkowie zaczęli chodzić na dwóch nogach? Jedną z teorii jest zmiana klimatu. Afryka stawała się coraz bardziej sucha, a tropikalne lasy deszczowe ustępowały miejsca sawannom. Naszym przodkom łatwiej było poruszać się po otwartych przestrzeniach w pozycji pionowej, co pozwalało im szybciej reagować na zagrożenia i dostrzegać potencjalne źródła pożywienia. Narzędzia to jedno, ale prawdziwym kamieniem milowym było opanowanie ognia. Około 1,5 miliona lat temu nasi przodkowie nauczyli się kontrolować ogień, co zmieniło wszystko. Ogień dawał ciepło, chronił przed drapieżnikami, a co najważniejsze, umożliwił gotowanie. Gotowanie jedzenia pozwoliło na lepsze przyswajanie składników odżywczych, co z kolei wspierało rozwój mózgu. Można powiedzieć, że ogień stał się jednym z głównych katalizatorów naszej ewolucji. Narzędzia to jedno, ale prawdziwym kamieniem milowym było opanowanie ognia. Około 1,5 miliona lat temu nasi przodkowie nauczyli się kontrolować ogień, co zmieniło wszystko. Ogień dawał ciepło, chronił przed drapieżnikami, a co najważniejsze, umożliwił gotowanie. Gotowanie jedzenia pozwoliło na lepsze przyswajanie składników odżywczych, co z kolei wspierało rozwój mózgu. Można powiedzieć, że ogień stał się jednym z głównych katalizatorów naszej ewolucji. Z czasem zaczęliśmy również tworzyć bardziej złożone społeczności. Współpraca w grupie była kluczowa, zarówno w polowaniach, jak i w ochronie przed drapieżnikami. Życie w grupie wymagało jednak nowych umiejętności, jak choćby komunikacji. Pierwsze formy komunikacji prawdopodobnie opierały się na gestach i prostych dźwiękach, ale z czasem rozwijaliśmy język, który umożliwił przekazywanie bardziej skomplikowanych informacji. Rozwój języka wiązał się nie tylko z możliwością dzielenia się informacjami, ale także z tworzeniem więzi emocjonalnych. Rodzina, współpraca i wspólne cele zaczęły odgrywać coraz większą rolę, co miało ogromny wpływ na nasz styl życia i dalszy rozwój kulturowy. Styl życia naszych przodków również miał ogromny wpływ na ich ewolucję. Przejście od życia w małych, mobilnych grupach zbieraczyłowców do bardziej osiadłego trybu życia było kolejnym przełomem. Około 10 tysięcy lat temu nasi przodkowie zaczęli uprawiać rolnictwo, co dało początek osadnictwu, a potem cywilizacjom. Ten okres był kluczowy dla rozwoju społecznego, ale także dla naszych ciał. Zmiana diety i trybu życia wpłynęła na nasze zdrowie, strukturę ciała i sposób, w jaki funkcjonujemy na co dzień. Styl życia naszych przodków również miał ogromny wpływ na ich ewolucję. Przejście od życia w małych, mobilnych grupach zbieraczyłowców do bardziej osiadłego trybu życia było kolejnym przełomem. Około 10 tysięcy lat temu nasi przodkowie zaczęli uprawiać rolnictwo, co dało początek osadnictwu, a potem cywilizacjom. Ten okres był kluczowy dla rozwoju społecznego, ale także dla naszych ciał. Zmiana diety i trybu życia wpłynęła na nasze zdrowie, strukturę ciała i sposób, w jaki funkcjonujemy na co dzień.
Ewolucja człowieka to skomplikowany proces, na który wpłynęły różne czynniki od zmian klimatycznych, przez dwunożność, po rozwój mózgu, narzędzi i społeczności. Każdy z tych elementów przyczynił się do tego, kim jesteśmy dzisiaj. Jako gatunek mamy za sobą miliony lat adaptacji, zmagań i innowacji, które doprowadziły do powstania współczesnego człowieka. Proces ten trwa nadal, choć dzisiaj zmieniają nas inne czynniki jak technologia, środowisko czy społeczeństwo. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o naszej ewolucji i jakie inne tematy związane z nauką chcielibyście poruszyć w przyszłości. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.